Ej, cześć, jak się macie? Dzisiaj jest środa. Dzień przecudowny. No nie przesadzajmy, zdecydowanie nie przesadzajmy. Przywaliłem sobie znowu szafką w głowę na siłowni. Jak nie wiecie, o co chodzi, służę adnotacją. I przy okazji, gdyby się okazało, że jestem jakiś wyjątkowo teraz czerwony, to dlatego, że właśnie wróciłem z siłowni, a nie dlatego, że nagle zacząłem się wstydzić swojej własnej kamery. Nie, mam dla was ciekawą historię. Może będzie ciekawa, może nie. Ukażę trochę moje mroczne oblicze. Wchodząc do domu ją sobie przypomniałem i też przypomniałem sobie myśląc o Diablo. Otóż wyobraźcie sobie, że któregoś razu, dawno temu, mówiąc mam na myśli powiedzmy okres 6-7 lat, tak, w życiu takiego młodego człowieka jak ja, 6-7 lat to jest kawał czasu. Zatem, w tym oto okresie, ktoś zapukał do moich drzwi. Byłem wtedy sam w domu, grałem sobie w Diablo 2, bardzo przyjemnie zabijaliśmy jakiegoś bossa, jakiegoś jednego z tych demonicznych książąt. Nieważne. No to pobiegłem do tych drzwi, już taki mocno sfrustrowany tym faktem, że muszę się oderwać od gry. No co? Nie chodzi o to, że jestem maniakiem, ale robiłem właśnie coś ważnego. Zatem pobiegłem do drzwi. Przed drzwiami stanęła dziewczyna. Smutna, z, jak to się mówi, sarnim wzrokiem spojrzała na mnie i powiedziała: czy mógłby mi pan dać się napić szklanki wody? Szklankę wody, czy mógłby mi pan dać szklankę wody? Jestem taka spragniona. I wiecie, co ja powiedziałem? Powiedziałem: nie, przykro mi, nie mam czasu. I zamknąłem jej drzwi przed oczami. Mój Boże! I potem, no tak jest, tak człowiek teraz czasami, no kurde, nie ma żadnego usprawiedliwienia, zachowałem się po chamsku. I potem przez tydzień myślałem o tym: kurde, ja cię kręcę, ale ze mnie cham. I to wszystko przez Diablo. Coś w tym jest niedobrego. No i kurczę, ta ręka się w ogóle nie nadaje. No i tak sobie o sobie źle myślałem przez tydzień, obniżając swoje poczucie wartości. I pewnego razu, wracając do domu, napotkałem na ścianie karteczkę z napisem: uwaga, jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie do domu i poprosi o szklankę wody, to znaczy, że chce cię obrobić. Jak ty pójdziesz po tą szklankę wody, to ta osoba spróbuje zajrzeć do kieszeni twoich kurtek, czy coś takiego. To była długa historia i podpisane: okradzeni mieszkańcy. Pomyślałem wtedy. Oczywiście kamień spadł mi z serca, co oczywiście nie zmienia faktu, że zachowałem się po chamsku w tym momencie, ale jednak pierwszy raz mi się zdarzyło, że skutek mojego chamskiego zachowania był dla mnie pozytywny. Kto by pomyślał, może jednak jest coś dobrego w tym Diablo? Muszę napisać list otwarty do Natanga czy coś w tej sprawie. Okej, jeszcze jedna rzecz. Igrzyska Śmierci. Pytaliście mnie, prosiliście mnie o opinię, bo wczoraj zgłosiłem się, że będę to oglądał. Zatem moja opinia jest następująca. Współczesne kino ma poważny problem, żeby zaskoczyć widza. Niestety film nie zaskoczył mnie ani przez chwilę, ani przez moment. Ale może dlatego, że znam tą historię z różnych perspektyw, z różnych książek. Natomiast uważam, że film jest dobry. Mimo tego, że nie zaskakuje, to jest dobry, fajnie zrealizowany. Dzieje się na dwie takie fazy. Pierwsza faza to jest taka wstępna, jakby na tworzenia tej opowieści, która bardzo, bardzo mi się podobała. Pewnie dla wielu widzów to była faza powolna, dla mojej żony też, ale mi ona sprawiła bardzo dużo radości. Poznawanie tych bohaterów, poznawanie całych okoliczności bardzo mi się podobało. Druga faza, pełna akcji. Nie jestem wielkim fanem akcji, tego pewnie po mnie nie widać, ale też spoko zrealizowany. Mi zdecydowanie pierwsza faza filmu bardziej się podobała, druga ją dosyć przyjemnie uzupełniała, także zdecydowanie warto obejrzeć, szczególnie jeżeli ktoś z takimi klimatami nie miał wcześniej do czynienia, to może go to zaskoczyć też miejscami, tak myślę. Film dobry. Oceniam go 7 w skali od 1 do 10, czyli dosyć dobrze, tak mi się wydaje. Dobra, jejku, muszę zacząć szybciej mówić albo coś, kurde, przede wszystkim muszę zacząć szybciej mówić, bo mi się ręka męczy. Co dzisiaj u mnie na kanale? Miałem trochę rzeczy do wyboru, powiem wam. Trochę ostatnio, trochę dużo nakręciłem filmów z gier różnych. Jakoś tak, nieważne. Nakręciłem i teraz muszę wybierać, bo nie będę wrzucał tego wszystkiego naraz. Zatem dzisiaj Battlefield 3. Tak jest! Wyczekiwany mocno przez wiele osób. Tędy, dobrze. Tędy. Niech się chłopaki spawnują w jakimś bezpiecznym miejscu. Dobrze, tak, właśnie tak. Tędy, dobrze. Najważniejsze tu wysadzić. Masz. Co oczywiście cieszy, że tak dużo osób chciałoby oglądać tego Battlefielda 3 w moim wykonaniu, zważywszy na to, że moje umiejętności raczej do dobrych nie należą. Ale zawsze sobie to usprawiedliwiam. Kurczę pieczone. Spróbujcie w tym samym momencie grać,
komentować na żywo i jeszcze patrzeć na mapę. To nie jest takie proste. Co będzie wieczorkiem? Wieczorkiem StarCraft 2 z gościnnym udziałem Emila z kanału EM StarCraft. No witam serdecznie, witam wszystkich oglądających. Bardzo miło być tutaj gościem na twoim kanale. Emil jest ekspertem absolutnym. W porównaniu do mnie to właściwie żadna sztuka, więc to nie jest wielki komplement. Tak jest. Posłuchałem kilku marudzących kolesi i poprosiłem o wsparcie profesjonalisty. Mocno mnie przegadywał w czasie tego nagrania, ale i tak było to bardzo przyjemne, dużo fajnych, rzetelnych informacji. Może wam się spodobać, może też zainteresujecie się tym kanałem Emila, bo on tam znacznie lepiej i bardziej rzeczowo opowiada o grze. A ja to robię zupełnie amatorsko i tak sprawia mi to mnóstwo przyjemności. Na dzisiaj to wszystko! Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa pa! Jestem już prawie jak Włodek z Lekkostronniczych, a ja...